Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paper i zapraszam was do obejrzenia kolejnego, trzeciego odcinka z serii Know Your Type. Jest to seria, w której sprawdzam swoją wiedzę na temat świata Pokémon, a konkretnie danych typów danych Pokémonów. W tym odcinku, jak mogliście się już zorientować, będzie to typ Grass. Jeżeli nie widzieliście poprzednich odcinków, bardzo serdecznie zapraszam was do tego, żebyście je obejrzeli. Link do playlisty znajduje się w opisie tutaj pod spodem i również tam będziecie mogli porównać swoją wiedzę z moją, ponieważ wszystko jest w taki sam sposób zorganizowane i również będziecie wy mogli sprawdzić to, co wiecie. W tym odcinku będę zajmował się, jak już wcześniej wspomniałem, typem grass, ale zanim do tego przejdziemy, nie zapomnijcie zostawić podniesionej łapki pod tym filmikiem, ponieważ daje mi to dalszą motywację do działania i pokazuje, że ta seria wam się podoba i że chcielibyście zobaczyć więcej. To jest pierwsza rzecz, którą mam wam do powiedzenia. Druga rzecz to standardowo, jeżeli chcecie się zmierzyć ze mną w tym quizie, sprawdzić swoją wiedzę w porównaniu do mojej, to zapraszam was bardzo serdecznie tutaj pod spodem. Zamieszczam również link do tego wyzwania, tak jakby również będziecie mogli teraz pauzować filmik, porównać swoją wiedzę z moją, porównać swoją wiedzę właściwie, zostawić ją w komentarzach i zobaczyć, jak mi poszło i jak wam poszło. Ja oczywiście nie korzystam z żadnych podpowiedzi, z żadnych pomocy, z żadnych kartek tutaj nie mam oblepionych, ponieważ chcę również sprawdzić to, co ja wiem. Tutaj ogółem chodzi właśnie o to. Dodatkowo, co jeszcze mam wam do powiedzenia, ostatnia rzecz, skrystalizował mi się pomysł na to, jak wyłaniać następne typy do tej serii, ponieważ ostatnio prosiłem was, żebyście zostawiali w komentarzach, ale żeby to było mniej więcej spójne i mniej więcej przejrzyste, bardziej przejrzyste niż do tej pory, to będzie to w formie ankiet, które będą zamieszczane od tego odcinka, tutaj pod tym filmikiem również, nie w komentarzach, tylko w opisie tego filmu będzie link do ankiety na Sporkle, nie na Sporkle, tylko na Strawpoll, w której będziecie mogli wziąć udział i zaznaczyć, jaki typ chcielibyście znaleźć następny. Jeżeli nie tutaj, to na pewno znajdzie się ona na mojej stronie facebookowej, gdzie gorąco was zapraszam. Wydaje mi się, że powiedziałem już wszystko, troszeczkę się rozgadałem, dawno się z wami nie widziałem w sumie, jeśli chodzi o tą serię, bo ta seria jest nagrywana już po moim powrocie do domu. Jest więc troszeczkę przerwy między drugim a trzecim odcinkiem, ale tym się nie przejmujemy, przechodzimy teraz do quizu właściwego. Jak widzimy, mamy 85 Pokémonów do odgadnięcia w czasie 8 minut, czyli wychodzi mniej więcej 10 Pokémonów na minutę. No, troszeczkę więcej, ale jest to do zrobienia jak najbardziej. Z tym, że będę się musiał pospieszyć, nie będę mógł się tak bardzo rozgadywać, ponieważ wiecie, że mam do tego tendencję, a tutaj jednak tego czasu jest mniej, ponieważ w typie Quiz Dragon było tych Pokémonów 34-36, a i tak tego czasu było 7 minut, czyli widzimy tutaj, jaka jest różnica, jaka jest przepaść, więc będę musiał się po prostu skupić. Także nic nie mówię już więcej, przechodzę do tego quizu i widzimy się za chwilę. Wy zróbcie swój, ja zrobię swój i dajcie komentarze. Także naciskam play i od razu przejdę do wpisywania, nie będę zbytnio się rozgadywał. Czyli play, pierwsza generacja. Bulbasaur, Ivysaur i Venusaur. Później mamy Grass Poison, to będzie Bellsprout, który jest nieco dalej, więc tam będzie Oddish, Bellsprout, Whipping Bell i Victory Bell. Tu jest taka śmieszna pisownia, o tym należy uważać. Oddish, Gloom i Vileplume. I od razu ewolucję z Glooma drugą Bellosą. Później mamy Grass Bug, to jest Paras, Parasect. I od razu wpiszę pozostałe Grass Bug, które później bym pewnie zapomniał. Są one z piątej generacji. Jest to Swaddle, Swadloon i Livani. Dobrze, lecimy dalej. Grass Psychic to jest Execute. Tutaj zapomniałem o jednym G i Executor. Następnie mamy Pure Grass, jest to jeszcze pierwsza generacja. I co tam jest? Tangela na pewno. I później będzie Tangrowth. To jest jego ewolucja w czwartej generacji. Lecimy dalej, druga generacja. Chikorita, Bayleaf i Meganium. Następnie mamy Bellosoma, o którym już mówiłem. I teraz mamy Grass Flying, to jest Skiplum.
Hopip i Jump Love. Następnie 191. Tutaj jeszcze gra Psychic, to będzie Celebi. I tutaj jeszcze dwa Pokémony typu Pure Grass, Sunkern i Sunflora. National Park idzie je tam złapać. Także przechodzimy teraz już do trzeciej generacji. To na pewno będzie Treko. To będzie Growlithe. I Sceptile. Tutaj pisze Dragon with Mega Evolution, ale to jest taka mylna podpowiedź. Ponieważ Sceptile jest typem czysto roślinnym. Później Grasswater, to będzie Lotad, Lombre i Ludicolo. I bez tego E. I następnie równoległej wersji pojawił się Nazliv, Seedot. Ale pisany tak. Pisany tak. I Shiftry. Później kolejny Grassdark to będzie zdecydowanie Kaknia i Kakturn. I jeszcze jeden Grassdark gdzieś tam się pojawił? Chyba nie. Później mamy Grass Fighting w trzeciej generacji. To jest oczywiście Breloom, mój rozciągliwy kolega. I Shroomish. I... Żebym jeszcze umiał trafiać w klawisze, to by było całkiem w porządku. I jeszcze Grass Poison tutaj z generacji trzeciej. To jest Roselia. Okej, okay. Czyli mam to załatwione. Teraz Grass Rock to jest Lilip. To są również Skamieliny z trzeciej generacji. Lilip i Cradily. Później Grass Flying Tropius. I przechodzimy do czwartej generacji. Do moich faworytów jest to oczywiście Turtwig. Jest to oczywiście Grotl. I jest to mój faworyt Torterra. Także lecimy dalej. Grass Poison z czwartej generacji to by był... Na pewno nie Amungus i na pewno nie Fungus, bo one są w piątej, ale możemy je wpisać. I... Fungus jest. I zostawimy to na chwilę, bo czas leci. Niepotrzebnie. Tutaj jeszcze jeden Grass Bug się pojawia, o którym nie mam zielonego pojęcia. A nie, mam pojęcie o nim. Jest to Wormadam, to jest znowu podchwytliwe. Okej, okay, lecimy dalej. Grass Fairy, tutaj przeskoczyłem troszeczkę. Jeszcze mamy Grass Flying, to jest Shaymin. Podchwytliwe i Rotom, wbrew pozorom. Dodatkowo jeszcze kolejne Pokémony, tutaj muszę się teraz skupić nieco. Grass Fairy to jest Cotony i Whimsicott. I w równoległych wersjach pojawia się Livani, nie Livani, tylko Lilligant. Petilil. Co tam jeszcze? Safari z czwartej generacji Carnivine. Nie zapominajmy o standardowych Pokémonach roślinnych, czyli o starterach, czyli z generacji piątej. Snivy. Sceptile, nie, Serperior. I... Servine. Tutaj mi uciekają słowa po prostu. Później następne to jest, zajmiemy się tymi z szóstej generacji, to jest Grass Ghost, czyli Fantump, Trevenant i Pumpkaboo. I dodatkowo jeszcze oprócz Pumpkaboo jest Gorgeist. Później lecimy startery. Startery z generacji to jest Chespin,
to jest Quilladin. I to jest Chestnut. Dodatkowo jest tutaj Skidu i Gogout. Ok, czyli mamy to Grass Steel, Ferrothorn i Ferroseed. Grass Fighting, Virizion. Grass Normal, Sosbuck i Deerling. Grass Poison, Fungus, Amungus. Przez 2S się go pisze, o ciekawe. Maractus z pustyni świętej generacji. I co tutaj jeszcze? Brakuje nam? No niedużo. Grass Ice, ok, to jest Snowver. Abomasnow. Abomasnow, dalej Tangrowth, Rotom, Superior, Ligand. Brakuje mi Grass Poison z czwartej generacji. Budew. I i nie zdążyłem, chciałem wpisać Budeł i Roserade, ale niestety mi się nie udało na ostatnią minę, czyli przyjmijmy, że mam 80 na 85, bo nie zdążyłem po prostu wpisać Roserade, zapomniałem o Cherubim, zapomniałem o Cherimie, czyli takich pomniejszych Pokémon, zapomniałem o Leafeonie, za co powinienem dostać w twarz, ale tego nie róbcie. I Pansage, Simisage, no ja mówię, czwartą generację i piątą mam, traktuję, naprawdę jestem, mam mniej wiedzy z czwartej i z piątej generacji niż z pozostałych, bo najmniej w nią grałem, ale wynik jest dość dobry, 79 na 85, więc to nie jest wcale takie złe. W każdym razie właściwie 80, bo nie zdążyłem wpisać Roserade, ale nieważne, już niech będzie to 79 na 85, 80 w nawiasie sobie klikniemy, tak można to ująć, więc wynik całkiem dobry, 92%, średni wynik 67%, czyli poradziłem sobie bardzo dobrze w porównaniu do średniego wyniku. Jestem z tego zdecydowanie zadowolony. Także wydaje mi się, że to by było wszystko. Jeszcze zostańcie na chwilę. Analiza nowych Pokémonów. Jak wiecie, jak pojawiły się nowe Pokémony, byłem na wyjeździe, byłem na wakacjach, nie było mnie. Pojawi się mniej więcej jutro, bo dzisiaj już nie zdążę jej nakręcić, ale pojawi się na pewno, to wam obiecuję. Jeszcze przed 1 sierpnia, gdzie ma się pojawić kolejna dawka nowych informacji o grach Pokémon. Także dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić podniesionej łapki pod spodem. Dodatkowo zapraszam do subskrypcji, jeżeli chcecie otrzymać więcej informacji, wiedzieć, co się dzieje więcej na moim kanale, bo to wszystko tutaj będzie krążyło, będzie narastało, będzie tego coraz więcej, a nie coraz mniej. Także dziękuję wam jeszcze raz za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku, w następnym filmiku. Cokolwiek. Trzymajcie się. Cześć!